Witam Was w kolejnym odcinku z Half-Life Alyx. Dokładnie tak, Wy jeszcze nic nie widzicie, również tak. Valve. Właśnie, to jest świetne, że Valve stworzył naprawdę tyle wspaniałych gier, i to kultowych. No, Portal, Half-Life, Team Fortress chyba też. Również Left 4 Dead. Też ponoć Steam jest produkcja Valve, ale nie wydaje mi się. Więc no. To jest cała taka mapa jebicna? Ja pierdniczę. Spust. Dobra. To jestem tu. Zauważyłem, że potem w odcinku, że tu też mogę sobie tak ten. Kuźwa. Ło. Dobra. Nie to. Wy tak nigdy nie róbcie. Chcę go strzelić po prostu. Trafiłem. Do mnie! O, Harry Potter. Ty, a czym ja to rozwalę? Jakie zamknięcie mam? Cześciu. Głaj. No, dawaj. Było wcześniej tu. Jest. Halo? Pęka mi się zepsuła. Nie mogę nic ją robić. To co jest? What?
się kuźwa stało. Wyjdź. Jeszcze raz. A, to mi samą grę wywalił. Oh, fuck. Ach. Dupa. No cóż, nikt nie mówił, że będzie łatwo, prawda? Tak czy siak, Half-Life Alyx jest to świetna gra. Nie wiem, o co chodzi w fabule, bo się w nią nie zagłębiałem. Jak też wiecie, itp. No ale tak czy siak, to jest po prostu naprawdę świetna gra. No sami dobrze chyba o tym wiecie. Chociażby z moich filmów. Chyba byłem tu, potem tu, a teraz tu. Spust. Działa. Na co? O! O cholera! Ale to mi się przyda. O, fu. Sorry za mesa. Kuźwa. How did you meet my dad anyway? You guys work together at Black Mesa, right? Yeah. Well, no. Tricky place to get a job at, actually. I interviewed at Black Mesa. They said try again in a year. I don't need to tell you what happened after that. Lucky break for me, really. Not a lot of survivors. Coś mi w ogóle nieprzydatnego, a mi wpajają, że to jest przydatne. Robimy eksperyment. O! Moje wiadro. Ty abeczkę zje? Wątpię. Nie! Wow. Chwila. Chwila. Oj. Co się tu kuźwa dzieje? Pobudka! Nie ma pan biletu.
Teraz weźmy go. Mańka tam ten. Kuźwa. I kuźwa. No nie klinuj się. Ała, kuźwa. No idź. On upośledzony jest. Ała. Mój kat. Dobra, to nie może tego wziąć. Szkoda. I szkoda, że mi kask zjadło, że się walnąłem. Dobra. Ja tu jestem. Toj. Toj. Dobry, witam. Puk. Oh, do you need a minute? Tak. I could pause the feed. Just looking, Rev. No może być dziwne, ale szukam tam czegoś. A teraz się zrelaksuję. Proszę nie patrzeć. Potrzebuję chwili prywatności. Mogę się tu też zamknąć? Somebody... Kuźwa. Somebody wanted me... A kuku? Nie mam nie. Powinien być za to Shimen. Widzę go. A dzień dobry. Ja wiedziałem, niesamowite. This muzyko mi się nie podoba. Ja tej żywicy. Co my tu teraz mamy zrobić? No, to chyba nie pomogło. Ale widzę coś tu. Czuję się zagrożony. Chwila, czy ja? Pobudka! O, mi za okno. O, jak słodko.
mogę go... No oczywiście, że nie mogę go wziąć, bo wciąż coś... Jak mam w to wejść? Okej, główka pracuje. Twoja też, kolego. Bo cię podeptałem. Okej. Mam kartony. Nie zawaham się ich użyć. Tam mamy leczonko. No, tam. W koszu nic. No dobra. Będzie rozpierdziel. O, da. Chwila, wytrzymałem. Czas im pogadać, kto z kim. Jej, ma ludzi. Dobra, to chyba nie warto. Ale warto z pewnością zainwestować w to. Okej. Chyba niedobrze. That's the control panel. They've probably scrambled the circuit, but considering no one would be dumb enough to open the hatch, it shouldn't be too hard to put back. Skąd ci to mam z dupy wziąć? Co teraz? Ja tego nie mam. Nie mam tego i co teraz? Kazało mi tak zrobić. Ała. O Boże.
No. Też o tym myślałem. You know, Russell, now that I'm walking into the quarantine zone, it just hit me. I don't know anything about the quarantine zone. Well, actually, the word quarantine comes from the Italian quaranta giorni, which means 40 days, the period that all ships were required to be isolated before crew could go ashore during the pandemic. All right. Whoop. Cool. Szczur, wie co to? Szczur. I co ja mam tu zrobić? No bo nie za bardzo wiem. A, dobra, już wiem. Budy. Yeah. Kuźba, gdybym ja tam was stał. How far is Fairview Junction? You'll go through the old subway tunnels on your way to the train yard. Have they started moving Dad yet? I don't think so, which is good news because we've still got time. Oh, that's great. Or bad news because they'll be recovered. And you don't need to move a corpse. Trzeba się zawsze upewnić. Czy wasz wróg został unieszkodliwiony. O kuźwa. Dobra. Russell, are you seeing this? Whoa. All right. Here we go. Ja się wróciłem. Siema, kuźwa. What? Okej. Okay. Myślę, że ten film nie będzie taki długi, choć już jest długi. Ale no, myślę, że ten film taki długi nie będzie. Spust. Okej, okay, ładne przejścia. Okej. Okay. Hey, Russell, I just found a loose syringe of God knows what. Is this medicine? Does it have a skull and crossbones on it? I don't see one. What? Probably medicine, then. Okay, jak mówisz, że lekarstwo, to lekarstwo. Wow. Chociaż to było takie epic. Did you hear that? Dam mi ammo? Trzeba się szykować. Oh boy. Yeah, that's the way we gotta go. No shortcut? Yeah, that is the shortcut. Kuźwa. To był twój ostatni posiłek. To nieźle. Thanks.
Tu nie mogę wejść. No dobra. Słyszę coś. Jakim cudem? Pionowo to wyzwałem. Coś tu kuźwa chodzi. Kuźwa! Słyszę tam niefajne dźwięki. To mi się bardzo nie podoba. Wiecie, jakby Hogwarts był na VR-a? Tylny. Pakuję walizę. Co to kuźwa jest, żelazko? Nie. Smacznego. Okej. Moja czapeczka. Jakby się chyba tu nie dostał. Creepy wciul. Ma to klimat mega. Mam rozbijać butelki w tej grze. Do mnie! Lecz tam. Widzicie, jakiego mam cela? Cholera. Heh, bye. Alex, I think that's a combine fabricator. Put something in it. I want to see how this thing works. Tak, tak, to jest same mordę. Will it work on a Russell? No, but it should fix up that pistol nicely. Good thing too, I gave you one of my Nessa guns. Thanks, Russell. Well, you know, in case it doesn't make it back. Tell you what, Russell. If I die, I owe you a gun.
You owe me a gun anyway. That wasn't a gift. That's my gun. To nie wiem. Kuźwa mać. Ja się stresuję tymi zombiakami. Moją broń? Ogrzało was. Okej. Okay. Czy jednak warto zbierać te żywice? No dobra. To będzie moja. This is my gun? Oh, that really worked. Huh. Hello. Ups. Nie taki był plan. Już ten refleks. Oj, 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 oj. Oła. Pięknie. Kuźwa. To ja mam tej amunicji w takim razie. Heh. To po amunicji. Chyba powinien mieć jakąś część, której nie mam. Nie mam pojęcia. Ja pierniczę. Oj. Chciałbym mieć granaty. Uczę się. Wydaje się być dobrze, że bezpiecznie. Wchodzę. Uwaga. O, fu. Dobra, w tym momencie sobie skończymy ten odcinek. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach z VR'a i Half-Life'a Eluvina.